Cześć, siema, witajcie w kolejnym odcinku. Wczoraj, pod koniec odcinka, wytłukliśmy całą salę, dosłownie, o jeszcze mam tutaj broń, ale to się jakby cały czas i tak odradza, ja to zbieram, fajnie, że to jest pikselator, akurat tym razem, i po wymordowaniu tej maszyny przyszła pora na otworzenie tego intruzerem, oczywiście przy użyciu, nie będę się tutaj męczył, autohakowanie, wiem, że pociśniecie, że o, dlaczego tego nie robi. Wygląda na to, że stabilizator jest w rdzeniu statku. Uwaga, wykryto nieuprawnione użycie holo przebrania. Jak to? Jak? O, holo przebranie straciło swoją moc. A to smutne. To ci kurczę jest naprawdę smutne. Ja nie wiem co z tym porobić. Przynajmniej nie będę się musiał przebierać w to coś. Autentycznie. Ciekawe jakbym się w nanowalis pokazał w tym holo przebraniu, czy by mi mieszkańcy wiwatowali. Powinienem, to jak kupić amunicję, to po pierwsze, po drugie powinienem się wyspać dzisiaj, bo standardowo o godzinie 6 rano to ja nie jestem za bardzo wyspany i powiem wam, że kurczę przydałoby mi się ciut jeszcze snu, ale nic, ale dzisiaj dzień jest zapchany troszeczkę bardziej, więc musiałem wcześniej wstać. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że piłomiot, nie lubię tej broni, nie urzekłem mnie, ale przede wszystkim wiem, że jest coś innego, co ja tu chciałem ulepszyć, a tym czymś była wyrzutnia Raptor na praktycznie maksymalny poziom i to, co ona będzie mi zaraz oferować. Aha, 2 punkty, okej, ukończony 95%. Czekajcie, bo wracam się, a nie powiedziałem wam dlaczego, że dlaczego tam na przykład przejścia nie szukałem. No tutaj to jest ewidentnie pokazane, że tutaj trzeba iść i no trzeba się wrócić. Niszczyć cel, hehehe. To teraz zamiast przebierania jeszcze? Tam jest kolejny. Pytanie, o nie muszę, dobra, fantastycznie, że nie muszę. Sobie skoczę w ten sposób. I nawet to chyba lepiej, że to całe holo przebranie straciło moc, bo teraz pójdziemy szybciej, bardziej efektywnie i mam nadzieję ciekawiej, bo z tym przebieraniem się to mnie jakoś nie kręciło za bardzo, powiem wam szczerze. Jakoś takie to było męczące troszkę. A tak możemy śmiało śmigać. I teraz w sumie tu już byliśmy, czyli możemy wracać. Uwaga, czy co jest? Do zakończenia deplanetyzacji obowiązuje całkowita blokada komunikacyjna, żadnych rozmów, SMS-ów i holowiadomości do odwołania. Okej. Okay. Żadnych SMS-ów, kompletne zero, nul, nie możecie. Jest niewskaz... Wow, ale was tutaj przybyło, a po prawej stronie wiem, że jest jeszcze jeden typo. Ja mam jedną prośbę. Muszę was czymś zająć. Muszę was czymkolwiek tylko mogę. Wow! Ale zauważcie, ile ich tu wyskoczyło. Ten fajnie tańczy, naprawdę, wypas. Co miałem zrobić? Chwila, bo miałem jakiś pomysł, miałem ideę w głowie, tylko że ta idea. Tak, woda z butów wyparowało. Pytanie. Czekajcie, mój pomysł polegał na nie rękawicy albo na rękawicy zagłady? Tak. Niech szukają i wybuchają. On mnie dobija to wszystko. Za dużo was tu jest. Wyrzut ją załatwię. Pęł! Jeszcze ty? Tak jest. Wystarczy? Klepnął w ziemię. Nie wiem, koło namierzyłem aktualnie, ale was tu jest. Naprawdę, to jest na początku. Na przykład... O, kartę dostałem. O, tyle fajnie. Wystarczy, no. Dobrze przynajmniej tą broń mam w jako takim w miarę stanie, że sobie daję radę tu z nimi wszystkimi. Oprócz tego była masakra. Piło... Się wystraszyłem. Gdzie mam iść? Mati w prawo. Tu jesteście. Dwóch wybucha od razu. Wyszczelałem się. Ale wiecie co jest niehalo? Niehalo jest jedna rzecz, że tutaj jest oznaczona śrubka. Aha! Wo ho ho!
Tam jakoś trzeba się dostać. Tylko mój drogi ziomek, jakim pra... Dobra, nie wiem, darujemy sobie złotą śrubkę. Ja wiem, że ominąłem, no nie, nieważne. Ktoś tu po mnie strzela, to są... Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ta jest bardzo ważna. Wiecie, co mnie jakby ciekawi mega? Na przykład u Tivolta widziałem też serię z Ratchet & Clank i wszystkie cutscenki filmowe puszczam normalnie. Jemu nie blokują, a u mnie są blokowane, a przecież YouTube nie jest wybiórczy dla mnie, czy dla niego, czy dla innych YouTuberów, że tylko na przykład mi blokuje sceny z filmu. I to jest mega dziwne. Autentycznie, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, może jego sieć partnerska sobie wykupia jakieś prawa do tej produkcji, ale raczej wątpię, w czym on, nawet nie wiem, w czym on jest. Ja aktualnie jestem w Kurs, ale jeszcze z 2 tygodnie jest umowa z LiveTube'em, więc może tutaj coś zmieni, ale raczej wątpię. A właśnie, bo wam w sumie nie mówiłem. Dołączam do LiveTube'a. Się umówiłem już wstępnie, także... Orange Video Fest, czy tam jakieś imprezy, raczej na 100%. Bo LiveTube, no nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale na przykład Orange Video Fest to jest impreza LiveTube'a. Tak, no i oprócz tam, wiecie, sieć partnerska to pełno innych jakby udogodnień, dogodności. Poza tym, że to jest polska sieć partnerska, więc fajnie, miło, przyjemnie. Na pewno z tego, co wiem, z tego, co mi inni mówili, kumple youtuberzy, że w LiveTube jest naprawdę fajnie i że tam to jest jednak, no chyba jedna z najlepszych, no najlepsza sieć, tak mi mówili. Ich tu jest naprawdę dużo. Chwila, mogę tu jeszcze, gdzie to jest ten do zakupienia, już się nie będę cofał, ale ich tu jest od ja pierdziut, od groma. Dobra, najpierw małych. Pojedynczo, po kolei. Nie nachalnie, Marty. Tu mamy jakąś ochronę, tamci u góry też są do wyniszczenia. Niech się tylko pokażą powtórnie. A czy na przykład ja bym dał radę, o tutaj? O, i z góry ich wytłuc w taki oto sposób. Czy ja nie mogłem pomyśleć o tym wcześniej? Dobrze jest. Tylko, że tak to ja celować za bardzo to nie umiem. Dobra, i kolejny. Oni i tak zadają obrażenia, i tak, zauważcie, może z boku czy coś, bo ja miałem 90. I tutaj dostałem trochę. Ich 5 ze zwykłej stacjonarnej broni, to znaczy ze zwykłej 5, 6. Ze zwykłej broni, którą mam w łapkach, byłoby ciężko. Chwila, moment, jeszcze ty. Mam wrażenie, że po prawej stronie, bo coś słyszę w prawym uchu, że we mnie strzela, no właśnie. Okej, ale jeśli już nie ma większych, to tych na ziemi to już sobie dam radę, tamtych... Tu jesteście! Aha, okej, macie tarczę ochronną, rozumiem, Czajer, no, ogarniam! Nie ma problemu, to było co najmniej bardziej efektywne rozegranie z mojej strony. Idę do nich. Hej! Chwila, moment. Ja nie wiedziałem, że tu w tą stronę może być taki atak z ich strony, znaczy, no, że taką obronę tutaj postawili, nie? Bo tego tutaj nie było, jak ja szedłem Quarkiem, czy w przebraniu Quarka, tak? Ona boje do pikselatora, fenomenalnie! Jakieś przejście naokoło, czy mogę to wyłączyć? Tego nie wyłączę, muszę przejść tędy. Okidoki! Okej, przecież wasza broń jest totalnie... No inaczej bym tego nie określił, no tylko... Tyle mogę powiedzieć. Pirocytor, jeju, ale to 90 tysięcy śrubek mam, słuchajcie. Ostatnia broń może być za 100 tysięcy, a i tak mnie będzie stać? A co mam teraz uczynić? Aha, zrobić sobie przejście, które najprawdopodobniej... Okej. Złóżcie hołd, ale by złożyć hołd, zabójcie troszeczkę. No przepraszam cię, gro kochana, ale ja chciałem właśnie zrobić takie coś jak spróbowanie w tym momencie użycia tego, o, po tej stronie.
Chodź tu. Dobrze, 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 dobrze. I jeszcze ktoś. Wow! Cię obo bym spadł, a... Nie, nie wierzę. Nie wierzę, Mati, ale się wpakowaliśmy. Wiecie co, nie pójdę tam nawet do góry. Tylko ich stąd. Postaram się. Myślicie, że dam radę? To może być ciężkie. Jeszcze duży! Nie, nie, ja muszę się wycofać. Nie ma takiej opcji, może jedynie z tego. Przecież tam nawet nie ma żadnej osłony. Kurczę, to nie sięga. W tamtego jeszcze okej. Chwila, oberwie, żeby spadł. Może w ten duży... Może sięgniemy? No nie, patrzcie. To rozwalam. Chyba, że on to zniszczy. Zniszcz to biurko, będzie fajnie. Okej. I teraz jest dobrze. Ojojoj, przesrałeś sobie niszczeniem tego biurka. Już jest po tobie. Dziękuję, pozdrawiam. Było mi bardzo miło. Jeden pozostały to jest... Koniec, chłopie. Czekajcie, bo pieski do mnie jeszcze śmigają. Poza tym ktoś faktycznie strzela o kamień, ulepszenie, jak ja to lubię. Przede wszystkim fantastyczna rzecz. Ej. Dobra, ale czekajcie, umówmy się, że jednak jak gramy, to gramy fair. Czy ja was... Wow, a to co to było? A, mam kartę. Co najmniej jakąś fenomenalną, bo... Nowa karta dostępna, pokaż. Pokaż, on... A, żubr, okej. Kartę żubra, pokaż w prawo. A, tych żubrów trochę tutaj jest. Ja mam pytanie, kto to tam jest? Ty, was dwóch, chłopy. Przecież zero szans. O. Już, moment. Już mówiliście. Dzięki za słowa otuchy, Brax. Już żeście o tym godali przed chwilą. Znaczy tak, no, jakiś czas temu. Zdecydowanie. Zauważyłem, że Wi-Fi nie włączyłem, bo mi miga. Mam nadzieję, że się nie przegrzeje bateria. Ło kurde. Czy ja właśnie popełniłem kardynalny błąd? Popełniłem, ale gra jest o tyle fajna, że pozwoliła mi już jechać odtąd i mi to tu zapisała. Dajcie tu, cała amunicja ulepszenia tylko. Wyrzutnia Raptor na maksa. No właśnie! Protonowy dudnik. Co jeszcze używam? Używam pożogera, tak bardziej. Czy tu będzie coś jakiś u... ten? Znaczy wątpię. Plazmokarciciel też by można było. Piłomiot. Nie, pirocytor. Pikselator ulepszony na maksa. I powiedz ci, czy tu jeszcze jest pan Zurko? No ja, pan wojny. To jest dobra jeszcze opcja. Chwila. Teraz to mam. Celowanie termalne. Rakiety naprowadzają się na ślady cieplne przeciwników. Fantastycznie, nie muszę celować. I tam będzie kolejna rzecz. Czy ja się mam przenieść gdzie? Moment. Aha, ja już jestem tutaj. Kurde, ambitnie i bardzo szybko. Dawaj. Zobaczymy, czy to się uda. Tak jak ja myślę, że to ocalimy galaktykę w tym odcinku. Ja nie wiem, czy to czasem nie jest koniec. Ale podejrzewam, że finał może być ładnie, ale kurczę, rozwinięty. Odbiór. Jesteśmy w rdzeniu. Zmierzamy w kierunku stabilizatora grawitacyjnego. Spróbujemy go wyłączyć. Przyjąłem, Ratchet. Magnetrony gotowe. Jesteśmy na pozycji. Czekamy na sygnał. Jasne. Dobra, uwaga. Ogólnie była cutscenka, którą musiałem wyciąć, bo oczywiście by mnie zablokowali, jak nie teraz, to później. Nic w sumie specjalnego, było pokazane jak wrogowie, to znaczy obsługa tej stacji, czyli wrogowie wpadli w panikę, bo stabilizator wyłączony, no i ble, etc., etc. I później tam, gdzie byłem, z dołu się wyłonił Quark i teraz bawimy się w coś takiego. Jak ściganie Quarka i nie wiem, a dajmy mu grawitron, jak ty tańczysz? O, co najmniej wesoło. To teraz może z plazmokarciciela cię załatwię? Chwila.
nawet to poczułem. Widzę. Plazmokarciciel, dobra opcja. Tylko patrzcie, on umie uciekać przed nim. Aj, co to było? Jakieś kulki rzuca. Dajcie rękawice zagłady. Co się prowadzi? Siedź po cichu lepiej. My porozmawiamy, ale potem. Co można? Przecież pewnie, że można używać pana wojny. A ja bardzo jestem gotowy. 67 punktów. Czekajcie, bo a mam jeszcze jeden nabój. Awans, pan wojny. Po wybuchu głowicy wypuszczą grad mikrorakiet na podczerwień. Ej, patrzcie, co on mi zrobił. Sam to uruchomił. Ble, 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 ble. Ja zniszczyłem ci życie, sam sobie. Pan pokoju. Znowu. Ty, ja mam też takie coś. Tylko, że on wysyła dwie rzeczy naraz. I ten granat, i pana wojny, co jest kompletnie niefajne. Nie pirocytor, tylko dajcie wyrzutnie. Nie, no znowu. Dlaczego ty się tak lubisz bawić ze mną? Chwila, mieszkańcy Solany. Prędzej oberwiesz ode mnie. Dawaj, 27 punktów. W sumie powiem ci, że nie tak ciężko z tobą było. Bo raczej już chyba wygram na 100%, bo mam 70 punktów życia. Pomogę wszystkim znaleźć nowe. Jasne, zapewne, stary. Nie rób tylko takich. Cicho, bo on coś tu chce rzucić. Jesteś mega, ale nie. Co my tu mamy ciekawego, co by jeszcze mogło ci zaszkodzić? Pikselator. Chyba się udało. Chcę coś powiedzieć. Po tym jak Quarka załatwiłem, ale on przeżył oczywiście, on żałuje za to, co zrobił. Obudził się Nefarius. Jak ja go mam powstrzymać, jak ja już na pierwszej rampie spadłem? Chłopie! Quark najpierw, teraz Nefarius. Nefarius. Wszyscy mnie w tej grze nie cierpią. Co to jest? A, tego tam nie widziałem. Chwila, ja najpierw tu... Ogarniam. Co się dzieje i dlaczego przygrzałem tą ziemię? I mówicie, że od początku. Dobra, czyli słuchajcie, ja się w tym momencie skupię. Masz do zniszczenia. Nieważne. Damy radę. Jak tam daleko? W dół. Tam się cały czas doczytuje świat. A jednak mam plan cię faktycznie złapać. Jesteś w tym. Pewnie, że wygram, stary pierdzielu. 100%. Tylko najpierw cię muszę dogonić. A teraz co? Skąd ten pośpiech? Myślałem, że chcesz zostać bohaterem. Patrzcie, jak Klank się z tyłu patrzy. A i tak będę miał mnóstwo czasu na ewakuację. Będę podziwiał moje dzieło. Coś pięknego. Sztuczne supernowe. Siemaki. Kurczę, słyszałem, że tu... Znaczy... Przewidywałem bardziej, że będzie masakryczna sieka z tym typem, doktor Nefary. Siema, doktorku. Że tu będzie chaos na koniec, że będzie efektywne zakończenie gry. Dajcie mi naboje, bo ja nie wiem, z czego w niego strzelać. On we mnie wali z czego tylko się da. Nie przewidywałem, że będzie efektywne zakończenie, tak jak czekajcie, kontynuując wam. Ale że aż w taki sposób... Nie widziałem twojego rozdzielacza. Dziękuję, ale nie musisz. Fajnie by było, gdyby jednak te rakiety w niego trafiały.
no wypadałoby, gdybyś jednak przegrał. Chwila, jak jesteś już tutaj, to na tobie pikselator, jak jest bliziutko. Okej, 60, ale nawet to życie traci. Nawet to jakoś leci. A, zaraz wrócisz, czekaj, co ja tu mam jeszcze na ciebie strasznego? Pana poko... Wow, przepraszam. Ej, zniszczył mi platformę, mam dość pa... O kurcze, jest problem. Ja nie mam dość paliwa, żeby dolecieć. Jeszcze tutaj są ci. Okej. Przepraszam bardzo, daj mi się naładować. A może jakieś fory? Takie delikatne. Ciekawe, co sobie tam Klang myśli. Wystrzelałem się. Znowu wyrzutnia Raptor. Wypadało, gdybyś się nie zemścił. Czekajcie, tu jest ten. O, ha, ha, mam. Dobra. O Jezus, ale nim rzuciło. Chwila, moment. Pikselator. Ale znowu sobie punkty życia sobie odnowił. Niefajne. Nie lubię, bardzo nie lubię, jak sobie jest jakiś wróg, który sobie potrafi odnawiać punkty życia. To jest nieznośne, to jest najgorsza opcja, jaka was może spotkać. W Wiedźminie tak było, czekajcie, kto sobie odnawiał, już nie pamiętam, ale były takie postacie, które jak nie grałeś no, dosyć dobrze i sekwencyjnie przy niej, to słuchajcie, ona sobie tak odnawiała. Masakra był. Szczał! Jeszcze raz. 11. Ja ci zaraz dopuszczę, pokonałem doktora Nefariusa, udało się, początek końca, zdobyłem trofeum, wyssało go, koniec. Oto historia mojej bohaterskiej rehabilitacji. Kurtyna. Wow, to jest kawał historii, kapitanie. Nawet kibicowałem bohaterom. Normalnie życzę im, śmierci. Tak, wzruszające, bardzo. Kapitanie? Hej, Ratchet! Klang! Jak się macie, chłopaki? Wszystko w porządku. Przyszliśmy odwiedzić strażników. Ta, Elaris zaprosił nas, żeby przetestować broń. No wiesz, nudy na pudy. A co u ciebie? Super! Ekstra! Świetnie! Ta. A nie mówiłem? Shift Helix zwieje z każdej paki! Gotowy? Zawsze. Ej, idziesz? Oczywiście. Co mam powiedzieć? Brawo Insomnia. Świetna gra. Mi się super grało. Fantastyczna seria wyszła. Mam nadzieję, że mi się podobało. Mimo tych cutscene, które musiałem wycinać, no niestety jest to powiązane z filmem. To jest taki jedyny minus, ale oprócz tego fantastycznie. Kurczę, czekam na kolejną część. Może być za 5 lat, może być, ale ważne, żeby była. Mi się mega przyjemnie grało. Zapraszam was na inne serie, które aktualnie trwają na kanale, czy dopiero się rozpoczną. Mam tu na myśli Overwatcha, czy Uncharted 4, czy aktualnie trwające Plants vs. Zombies Heroes, czy zwykłe planty. Pełno innych gier. Jeśli oglądacie ten odcinek później, kiedyś, no to są jakieś inne serie oczywiście. Na Facebooku są konkursy, standardowo jak zawsze. Możecie mi też zaprosić do znajomych. Kupić za jakąś koszulkę czy kubek. Wszystko jest w opisie. A w outro poleci. Kolejny film. I raczej poczekam, aż przelecą na. O, czekajcie, coś mogę robić. Mogę je przewijać szybciej. Nie wiem, zobaczymy, co będzie na samym końcu. Zaraz się okaże. O, mogę pominąć. Fantastycznie. Odblokowałeś tryb wyzwań. Tryb wyzwań polega na czym? W garażu. Okej.
I takim oto sposobem jestem w trybie wyzwań. Mam poziom niski, normalny i ja chcę zobaczyć. Rozpoczniesz nową grę. Gdy rozpoczniesz nową grę w trybie wyzwań, istniejące dane gry zostaną nadpisane. Czy na pewno chcesz rozpocząć w trybie wyzwań? A gdy dam kontynuuj? Jeśli rozpoczniesz nową grę, istniejące dane zostaną... Bla, 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 bla. No ja już grać nie będę. Gra jest do kupienia, chyba że już jeszcze nie. No ale grę wystawiłem oczywiście standardowo. I teraz to tyle. Miłego dnia, trzymajcie się, hej.